Krystyna Sibińska, kolejny program z cyklu Gorzowski Bohater. Dzisiaj będzie trochę o zdrowiu i o alternatywnych sposobach leczenia, ponieważ jest z nami pani Maria Czekaj, akupunkturzystka. Tak, dobrze powiedziałam, tak? Dzień dobry. Mamy tu przed sobą narzędzia. Niektórzy powiedzą narzędzia tortur, inni powiedzą, że coś, co ratuje im zdrowie. A ja chciałabym, żeby pani opowiedziała, skąd tu pani, która studiowała fizykę, astronomię, czyli bardzo, bardzo takie racjonalne kierunki, ściśle naukowe, pojawiło się zainteresowanie czymś, co, no, co różnie jest też postrzegane, prawda? Jakie trochę takie czary-mary, trochę takie właśnie nie wiadomo co, ale jedno od drugiego wydaje się, że jest dosyć daleko. No dobrze, witam panią. Dziękuję w ogóle za zaproszenie. Więc najprościej odpowiadając na to pytanie, to zawsze mówię, że to życie napisało taki scenariusz, bo ja właśnie studiowałam przez wiele, wiele lat fizykę na różnych uniwersytetach w Europie, konkretnie to astrofizykę. I w którymś momencie sama potrzebowałam pomocy zdrowotnej, a że akurat moi przyjaciele byli trochę z takiego kręgu masażystów, osteopatów, więc trafiłam w ręce również takiego lekarza japońskiego, który leczył akupunkturą. I byłam wtedy w trakcie doktoratu, więc można powiedzieć, że jakby przygotowano mnie w wyniku wieloletnich studiów do takiego naukowego podejścia, gdzie młody człowiek zawsze się stara zrozumieć, jak to działa, o co w tym chodzi. I właśnie tak natrafiłam na akupunkturę i byłam zachwycona jej rezultatami. Można powiedzieć, że przeżyłam to we własnym ciele. Doświadczyłam bólu, choroby, która praktycznie miała się zakończyć operacją. I w międzyczasie pojawiła się w moim życiu akupunktura. No i byłam zachwycona. Poniekąd zachwycona, a poniekąd bardzo zaskoczona. I ten umysł naukowca młodego nie dawał mi spokoju. Cały czas się zastanawiałam, jak to działa, jak to możliwe, że po prostu on wbił mi igły w nogi, w ręce i ja się czuję lepiej. Z tygodnia na tydzień coraz lepiej. Były to takie dolegliwości bólowe. Żadnej formuły fizycznej na to się nie znalazło. No, było bardzo ciężko mi znaleźć i postanowiłam właśnie rozpocząć takie wieloletnie studia z dziedziny medycyny wschodu, akupunktury. I może jest to ciężko w pierwszym momencie w to uwierzyć czy zrozumieć, ale ja jako fizyk siedzący na takich zajęciach, gdzie wykładali właśnie różni mistrzowie wschodu, bo moi nauczyciele to byli Japończycy, Koreańczycy, Chińczycy, ja bardzo często odczuwałam podobieństwa do współczesnej fizyki, do takich zajęć z kosmologii. Ta filozofia wschodu jest trochę przesiąknięta podobnymi terminami, tak jak w fizyce. Zresztą fizyka jest to nauka o energii, i często w medycynie chińskiej używamy takiej nomenklatury, takiego podejścia, iż również to są równania energii w ciele, prawda, w ciele człowieka, taki przepływ energii witalnej. Można to nazwać jako zdolność do wykonania pracy przez jakiś organ, zdolność do wykonania jego funkcji. I to było bardzo pokrewne do tego, co ja studiowałam na temat otaczającego nas wszechświata. Więc tak mnie zaciekawiło. Wydaje się to niepojęte, że rzeczywiście jakby dwa różne bieguny, prawda? Dwa różne bieguny, a jednak w pani osobie znalazły one swoje ujście i jedno i drugie. I czy ta fizyka jest zupełnie w tej chwili odstawiona na tor boczny? Nie praktykuję tak na co dzień, nie pracuję zawodowo, natomiast jest to taka pasja moja od dzieciństwa i zawsze pozostanie, myślę, ponieważ fizyka to jest jakby chęć zrozumienia otaczającego nas świata. Wyglądanie przez okno, oglądanie nieba okiem takiego obserwatora, poszukiwacza. I podobnie teraz patrzę na organizm pacjentów, więc możliwe, że praktycznie tego nie wykonuję, natomiast to podejście naukowe zostało. Na przykład mi się marzy ciągle rozwój i współpraca na przykład z lekarzami, badania kliniczne. To wszystko, tam jest potrzebne podejście naukowe, prawda? Również. Bo akupunktura cały czas jest traktowana jako taka alternatywna metoda leczenia, prawda? Jest tak traktowana przez może opinię publiczną, natomiast już bardzo wielu ekspertów, bardzo wielu lekarzy się do niej przekonało, ponieważ wykonano bardzo dużo badań klinicznych, głównie właśnie w różnych centrach medycznych czy uniwersytetach świata zachodniego. I obecnie, na dzień dzisiejszy, Światowa Organizacja Zdrowia podaje, iż przeciętny pacjent powinien mieć taki sam dostęp do akupunktury jak do medycyny konwencjonalnej.
wykazano w wyniku badań klinicznych około kilkuset chorób, przy których stosowanie akupunktury będzie bardzo pomocne. Podzielono to na różne grupy. Takie grupy, w których już mamy potwierdzone badaniami klinicznymi efekty leczenia. Taka grupa, w której wciąż badamy te efekty. I również taka grupa chorób, przy których medycyna konwencjonalna nie jest w stanie już pomóc i zaleca się wręcz udanie na akupunkturę. Także... Czy pracując Pani ze swoimi pacjentami w jakiś sposób rejestruje te przypadki, żeby potem je opisywać, porównywać, wykorzystywać właśnie w takich... Czy pytam o ten duch naukowca, który gdzieś tam jest i czy jest on właśnie czujny przy obserwacji pacjentów? Właśnie myślę, że jak najbardziej, ponieważ zastosowałam taką metodę, która jest dosyć pracochłonna, ale ja mam spisane wszystkie wizyty wszystkich pacjentów i zastosowane systemy. I to jest chyba ta natura właśnie naukowca, ponieważ żaden z moich nauczycieli tak nie robił. I jest taka chęć, żeby gdzieś to kiedyś jeszcze właśnie wykorzystać. A teraz połączyłyśmy siły właśnie w taką, można powiedzieć, drużynę, gdzie każdy z nas jeszcze naukowo się wspiera, więc myślę, że tak. Mamy tutaj te igły, one są takie dosyć specyficzne. Przychodzi pacjent i opowiada o swoich problemach. Czy pani wie, gdzie trzeba ukłuć, bo wiem, że no, na stopach są receptory, tak, odpowiadające za pracę różnych narzędzi, czytamy o tym wszędzie, gdzie tylko możemy. Bo to jest dosyć, że tak powiem, delikatna materia, tak? Ukłucie nigdy nie jest przyjemne. No i właśnie, a jeszcze naszpicowanie kilkoma czy kilkunastoma igłami, no może budzić też u pacjenta pewien jakiś taki opór. Jak to wszystko działa, proszę opowiedzieć. Tak właśnie, jak pani powiedziała, to jest bardzo ważne. Jak przychodzi pacjent, to jest to jeden z takich głównych filarów medycyny wschodu, medycyny chińskiej. To jest właśnie dobry wywiad i diagnostyka. I tam poświęcamy sporo czasu na zdiagnozowanie pacjenta. To jest właściwie sztuka diagnozy, można powiedzieć. I im lepiej ten medyk zdiagnozuje pacjenta, ten akupunkturzysta, lekarz, tym lepsze zaaplikuje leczenie. Ideą jest dotarcie do przyczyny danego zjawiska. Możemy zaobserwować bardzo dużo symptomów, objawów. Oni diagnozują poprzez oglądanie pacjenta, słuchanie pacjenta, badanie pulsu, języka, oka, wysłuchiwanie go nawyków życiowych. Wypytują bardzo dużo różnych rzeczy z zakresu również zdrowia psychicznego, emocjonalnego, oględziny ciała, palpacja. Również dokumentacja medyczna jest niezwykle cenna. Wiadomo, operacje przebyte, leki przyjmowane. I wtedy jest podjęcie tej decyzji, właśnie jakie punkty zostaną zaaplikowane, więc im większa wiedza, im więcej lat też studiował taki akupunkturzysta, tym lepszej dokona diagnozy. I właściwie są lekarze, akupunkturzyści, którzy mogą leczyć nawet przy użyciu kilku igieł, zaledwie kilku punktów zaaplikować i jest na przykład odczuwalna ulga. To jest niesamowite, nie? Więc jakby no to jest niesamowite. Jeszcze mam tego, powiem pani, to jest bardzo ciekawe, jak się właśnie przychodzi z takim umysłem świeżym, że kogoś boli głowa przykładowo i nakłuwamy stopę. Stopę, nie? Bo i jeszcze tak, boli go z prawej strony, nakłujemy lewą stopę. Czyli to takie, że przeciwną stronę ciała stymulujemy często bardziej niż tą, gdzie występuje patologia. Jeden punkt czasami wystarczy i pacjent odczuwa ulgę. Cztery punkty po przeciwnej stronie ciała, w okolicach kolana, kostki i na przykład nadgarstka i przechodzi ból głowy albo ból oka. Więc to podkreśla jeszcze taką holistyczność organizmu, że możemy użyć punktu odległego, żeby zadziałać na jakąś właśnie patologię gdzieś w innej części ciała. Jest to też niesamowite i nawet jak się to wiele lat studiuje, to wciąż zachwyca. Zachwyca, jak to się dzieje w gabinecie. Czyli my naprawdę jesteśmy takim ośrodkiem kumulacji energii różnej i na rozładowanie tej energii, czy lepszej, czy gorszej, no, potrzebujemy różnych metod i akupunktura jest jedną z takich metod. Dokładnie. Ja też jestem zwolenniczką dopełnienia. To też bardzo mi się podoba u Chińczyków. Oni mają w tym symbolu yin i yang, tak zwane, że te przeciwieństwa się też uzupełniają, one siebie potrzebują. I to jest też, ta filozofia niesie taką, piękno niesie takie, że również zaaplikowane w medycynie, w różnych terapiach, że my się dopełniamy, wszyscy siebie wzajemnie potrzebujemy,
jedna terapia dopełnia drugą w odpowiednim momencie. Akupunktura jest dobra w takich przypadkach przewlekłego bólu, gdzie za bardzo już nie mamy co polecić pacjentowi, prawda? Natomiast są przypadki, gdzie potrzebujemy szybkiej interwencji lekarza, ratowania życia. I to jest takie też super właśnie. Nie ma żadnej kolizji między tymi metodami, bo często właśnie niektórzy bardzo decydują się na te metody alternatywne, odrzucając tradycyjną medycynę i nie zawsze to przynosi dobre rezultaty. Dokładnie. Ja uważam, że naprawdę taka przyszłość medycyny to jest też właśnie nasze wzajemne dopełnianie się. I wychodzimy z takiego poczucia ku największemu dobru pacjenta, czyli on ma zaoferowane możliwości. Tutaj stoi sztab specjalistów, właśnie lekarze, fizjoterapeuci, osteopaci, akupunkturzyści i to, co optymalnie będzie najlepsze w tym przypadku, będzie zastosowane. Wydaje mi się, że takie rozwiązanie jest najlepsze, ale nie rezygnujemy z osiągnięć medycyny zachodniej, za którą również stoi fizyka, ta diagnostyka na poziomie takim współczesnym jest bardzo dobra. Tuż możemy zrobić skan całego organizmu, prawda, zrobić, przebadać pacjenta od góry do dołu. Dlaczego mielibyśmy z tego rezygnować, skoro jest jakby to również osiągnięciem nauki i służy ludzkości? Czy są jakieś przeciwwskazania do akupunktury? Czy każdy może skorzystać z takiej metody? Właściwie powiem pani, że każdy, o ile właśnie spotykamy się z takim akupunkturzystą, który studiował dłuższy czas, że umie podejść do różnych pacjentów, zawsze jest pytanie o krzepliwość krwi, to tam jest bardzo ważny aspekt, czy są podawane jakieś leki, czy pacjent nie ma jakichś poważnych problemów z krzepliwością krwi, bo wiadomo, że jest nakłucie, natomiast te igiełki są też bardzo cienkie, więc one nie powodują jakiegoś bardzo dużego krwawienia, nawet gdy zostanie nakłute jakieś naczynko krwionośne, ale to jest taki ważny czynnik. Poza tym istnieje bardzo dużo, powiedzmy, chorób, które są uznawane za poważne. I taki pacjent również może się udać na akupunkturę, tak jak, nie wiem, pacjent onkologiczny. Natomiast ja uważam, iż zawsze ze zgodą lekarza prowadzącego, po informowaniu jego, i wtedy jesteśmy już zespołem, prawda? Nie ma takiego poczucia, że ktoś namawia kogoś, żeby zrezygnował z innych metod leczenia. Akupunktura, ale też w tej alternatywnej medycynie dużo uwagi się poświęca masażowi, właśnie stymulacji różnych punktów na naszym ciele. To wszystko razem gdzieś tam współgra, tak? Dokładnie. Bo możemy sobie wyobrazić, oni postrzegają chorobę jako brak równowagi pomiędzy organami wewnętrznymi. Nawet jeżeli ta choroba się manifestuje w jakiejś tkance zewnętrznej, to oni ostatecznie sprowadzają to do zaburzenia gdzieś pracy organów wewnętrznych. Organy są ukryte głęboko, prawda, chronione wewnątrz klatki piersiowej czy jamy brzusznej i nie możemy bezpośrednio się do nich dostać, żeby tam popracować z nimi, więc nie wiadomo do końca, jak odkryli, bo ta medycyna ma tysiące lat, ale na dzień dzisiejszy wiemy, że istnieją właśnie zestawy punktów wzdłuż kończyn górnych i dolnych, które można powiedzieć, leżą wzdłuż meridianów o określonych trajektoriach. Każdy z meridianów dotyczy jakiegoś konkretnego organu wewnętrznego. I my, stymulując dane punkty, tak jakbyśmy przywracali równowagę wewnątrz organizmu. A stymulować można na różne sposoby. Ucisk, tak zwana akupresura, czyli z angielskiego press, to naciskać, nie? Właśnie masaż guasza, bańka jest też taką formą, można powiedzieć, przybliżeniu masażu, że coś robimy z tą tkanką. Akupunktura to jest bezpośrednie wbicie takiej igiełki w dany punkt. I wszystkie te metody tak naprawdę chcą przywrócić nieskrępowany przepływ krwi i energii witalnej chi, oni tak nazywają. I wtedy będziemy zdrowi, będziemy się dobrze czuli. Tak. Ale oczywiście do tego wszystkiego trzeba pamiętać i o zdrowej diecie, i o zdrowym trybie życia, i o tym, żeby korzystać też z osiągnięć medycyny tradycyjnej. Bo to wszystko, to jest bardzo pięknie powiedziane, jak pani powiedziała o dopełnieniu.
Na koniec, co by Pani nam powiedziała, czy powiedzmy, jak, w jaki sposób Pani by zachęciła naszych widzów do tego, żeby szukać też takich dodatkowych, nie tylko wtedy, kiedy choroba się pojawia, ale to też jest swego rodzaju trochę chyba metoda relaksu, prawda? Tak. Ja pracuję właśnie w takiej, można powiedzieć, wybrałam sobie taką ścieżkę relaksu, ponieważ to się kojarzy z bólem. Natomiast uważam, że my potrafimy bardzo dużo pracować i osiągać różne cele, natomiast jest duża trudność w tym, jak odpoczywać, więc zachęcam pacjentów podczas wizyt do tego, żeby podarowali sobie ten czas całkowicie dla siebie. Jest to najczęściej w przypadku moich pacjentów jedyny czas, który mają w ciągu dnia dla siebie, tak całkowicie bez dzieci, pracy, zobowiązań i właśnie relaksują się. A jeżeli bym miała coś właśnie jeszcze powiedzieć może z naszym widzom, to żeby spróbowali. Taka naprawdę bardzo prosta rada, żeby spróbowali, niezależnie od tego, czy oni w to wierzą, czy nie wierzą, czy im się to wydaje właśnie takie magiczne, irracjonalne, żeby dali temu szansę. I żeby podchodzili do tych dostępnych metod jako wybory. Takie, skoro żyję w takim świecie, w takim społeczeństwie, że mam do wyboru to i to i to, to spróbuję i jak mi będzie służyć, to zostanę z tym, a jak nie, no to spróbuję czegoś innego. Żeby się nie zrażali, że nie musimy dokonywać takiego wyboru, że jak wybiorę to, to nie mogę zrobić tego, że to siebie wyklucza, tylko właśnie na zasadzie takiego dobrostanu, takiego dobrobytu życiowego, że te techniki istnieją po to, żeby nam pomóc sprawić przyjemność. I żeby pomóc nam żyć właśnie w takim dopełnieniu i żeby energia, która w nas jest, przepływała i uwalniała się zawsze ku naszemu dobru. Dokładnie. O, piękne, piękne zakończenie. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Dziękuję również.